Yes, nie? Yes, po gromcy mitów. Jesteś gotowa? Uważaj, żeby nie przebić mi śledziony. A gdzie jest śledziona, żebym wiedział? Patrzcie na to, to tak trzyma jak cholera. Wow. Zrobiłem. Ale ekstra, jak mózg trochę. Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku zagramy z banowanymi broniami w sezonie drugim. Epic Games popełniło parę błędów i nie usunęło niektórych itemów z namiotów. W dzisiejszym odcinku zagramy mecz i postaramy się go wygrać przedmiotami, które są niedostępne w tym sezonie. Jakie są to przedmioty, za chwileczkę się dowiecie, a wy, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, jakie itemy udało wam się przemycić z sezonu pierwszego do sezonu drugiego. Standardowo przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście subskrybujcie kanał, bo prawie 60% oglądających moje filmy tego nie robi, no i jest mi z tego powodu bardzo smutno. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Smalczyk, siema siema. Elo, elo. I dzisiaj, moi drodzy, będziemy grali zakazanymi broniami w sezonie drugim rozdziału trzeciego. Takich broni nie jesteście w stanie ogarnąć sobie na mapie, a my je mamy dzięki uprzejmości widzom oraz mojemu Big Brainowi, bo zostawiłem sobie skokoskałki z tamtego sezonu w namiocie. Dobra, Smalczyk, widzę tutaj, wow, 4-5 wbiega, więc musimy od razu walczyć, stary. Dobra, ja mam gościu PMA od razu. Okej, okay, ja uciekam, uciekam, bo mnie chłop sprayuje. Są namioty, kraka, są kraka, namioty. Kraka ma twój. Nie mam, stary, tego. Twój nie żyje, na mnie jest drugi. O kurde, stary, ja padnę. Stary, uciekam. Nie mam żadnej broni, nie? Zarąbiście po prostu, zarąbiście. Jestem, stary, na tobie. Dobra, dobra, też jestem na dole. Wracamy na górę, stary, i daję ci MK7. Dobra, stary, wybiegam. Wbijam też w górę, jestem jak coś, już. Jeden bot nie żyje. Jest, tam jest ziomek w ogóle na prawo ziomka masz tam. Jest, 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 ucieka, no. Neymar! Dobrego. Neymar tam. Junior! Idzie chłopie go! Uważaj, nie wkocz, nie wkocz tam, nie wkocz tam, gościu, bejta, bejta, bejta oddałem! Nice! Był bejt, gościu! Na czoło jego! No dobra, dobra, kumam, bo nie skumałem, co ty robisz, nie? Dobra, tutaj łap to. Mamy kolejną skrzyneczkę. Mam coś dla ciebie. Tadam! O, bro, bracie! Legendarne MK7! Moi drodzy, czegoś takiego nie ogarniecie sobie w tym sezonie, no niestety. O, 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 jest klepa, gdzieś. Na dole chyba. Patrz, stary, możesz laserować ich, jak widzisz ich gdzieś. Wleć, stary, sobie powiżę na samą górę, na dach namiotu. Dawaj go. Widzę, dostał, dostał, 34! Dawaj, do końca no go! No to jest, jest! Nice! Nie, no to MK7 jest za mocne w tym sezonie. Dobra, moi drodzy, teraz wam pokażę dwa przedmioty, które są zabronione w tym sezonie. Mamy też jeszcze skokoskałki, proszę bardzo. Takie i takie przedmioty. Dwójki skokoskał oraz karabin szturmowy MK7. Legendarny! Legendarny, moi drodzy. Na razie sobie skokoskałki schowajmy. Zagramy samym MK7. Widzę chłopa z daleka. Dostał 21. 21, 21, 30, 2. 21, 21. Nice. 2, 2, 2. O! Jeden strzał! Leży! Anonimowy 3-2-4, nie wiedział skąd na to tam, 173 nie? metry. Ty się dobrze czujesz? No. Troszeczkę. Ziomki lecą, ziomki lecą na Cepelin chyba. Widzę jego ziomka. Gdzie, gdzie? Patrz, patrz, będzie leżał. Dawaj, dawaj. Nice. Mid them Mazer, co to jest za szpir? Nice. Karabinem. A nie, nie jest napisane, że karabinem MK7. Myślałem, że karabinem no MK7 nie, jest napisane. Jest wtedy byście by... w gry, nie? Tak mi się wydaje. Aha. Na przykład. Też mi się tak wydaje. Ale to jest ciekawe, że zostawili niektóre itemki na kolejny sezon. Zarąbiście. Bo taki fanfakt dla widzów, to na przykład oni usunęli wszystkie mityczne MK7 z tych z namiotów, a na przykład legendarny zostawili, nie? Aha. To jest XD dosyć, bo oni chyba myśleli, że nikt nie schowa na przykład, wiesz, złotego, a same mityczne będą chowali. Widzę kolejnych ziomków. 32. Lecę. A ile masz w ogóle amodemki? 8-8. Ja polecę na, tego, na ten loot, co tam jest. Oni nie wiedzą, skąd do nich walę, nie? No jest jakiś ziołek, krak, nie żyje. Nice, ktoś do mnie strzela, tylko nie wiem też skąd. Dobra, kolejni są na stacji, stary, tutaj jak coś. Dobra, ja lecę już do ciebie. A kolejni tu. Mam dostawkę mamy... amo dla szefa. O, i klasunia, to mi się podoba. Bo mi się kończy, 77. Ile? 400! I o to chodzi! O, masz do pompki, bo jeszcze chciałeś i szef. Tak, dziękuję, dziękuję. Ale żeś tego nadropił. Masz jakiś na daleki dystans. Patrz, karabin? Tak mam, nie. Minus 32 tutaj. 31! Dobra, obiłem im te auto, ale nie wiem, czy słusznie tak walić serią. Chyba sobie zostawię te amo. Na razie mamy strefkę, więc nigdzie się nie wybieramy. Ej, skoczę po tą lamę, stary. Weź ją obij ze mną. Dobra, widzę.
Testkuję pojedynczo. Dobijesz ją? Pomagam. Tak. Dobra, nice. Wracam do ciebie, Zammo. Stary czołg leci na mnie! Uciekaj. Chłopaki są w szoku, że ich tak pestkuje, nie? Ja dwóch walę. Leci do ciebie, stary. Schodzę z Cepelina, wiesz? Dobra, gdzie będziesz? Jesteś? Ziomek, na górę Cepelina wjeżdża. Tak, dead, zabiłem. To chodź ty za mną, dawaj na górę Cepelina, chodź tu. Bo jest jeden tylko na górze. Ale jeszcze jeden chłop jak coś jechał. Jest tam, gdzie? Dwóch. Bijam. Leży, kolejny. Super. Dawaj, krak. Super, leży. Nice, Krystian. Kolejny, uważaj. U góry jest jak coś. Ładuj. Zaj, zostań tu, ja sprawdzę, czy oni są na dachu. Jeden jest tylko, ląduję na niego. Dobra. Krak, shield, dawaj do mnie na górę. Chłop jest w szoku. Go, czy nie? Dobra. Lecę do niego, on tu jest z przodu jest. 24 znowu. Uważaj, bo ktoś strzela z czołgu z boku. Chillujmy bombę. Tak, chillujemy bombę, no. Kolejne czołgi jadą, ja pierdzielę, to nie będzie kolorowo w ogóle, nie? Możemy laserować, stary, ja mam 500 ammo do M-ki, dam ci. On tutaj tego chłopa jak coś, on idzie do mnie, jest tutaj na tym skrzydle, gdzie ja byłem. To patrz, stary, czołg lata! Co jest, faktycznie? On jest tu gdzieś blisko. Tu jest. Dawaj. Dobra, nice. Super, patrz, tam, strzelaj. Krak, po kewie. Po kewie, no. Tam drugi krzaku przy krzaku. Dostał. Dead, zabiłem tego skrzaka. Krak. Zabiłem dwóch. Nice. Super. Nice, zarąbiście. Pięć osób, stary, zostało. Jakby to wygrywamy. No ta. W ogóle, może schowajmy MK7, aby zostało na potem, co? Tak jest, też mi się tak wydaje. No, jeszcze jakiś odcineczek kiedyś zostanie. Schowany Paska. MK7. Pakuj plecak i szef. Chłopa widzę. Będzie tu na namiocie zaraz. Mamy kroki, jest blisko. Smalczyk, patrz. Kto dalej? MK7 poleciało. Mój dalej leci, pa. Pa, mój dalej zaleciał, twój tu jest. A mój tam gdzieś poleciał, stary. MK7 poleciało na dół. Ale że my trafiliśmy akurat Cepelina, który jest do końca strefy w grze. Moi drodzy, zrobiliśmy challenge. Nie schodzimy z Cepelina challenge, nie? I wygraliśmy na nim. Dobra, stary, ktoś idzie chyba. Idziemy na dół? Do nich? No, dawaj, sprawdzę jeszcze Cepelina, czy nikogo nie ma. Są, bo są kroki. Cepelinie? Na nami są. No dobra, to dawaj, pa. Mam kroki, tutaj są gdzieś. Pod nami? Ja, pod nami, tak, uważaj. Chcemy sprawdzić? Idziemy. Albo pod jeszcze jedno piętro jest, stary. Jeszcze jedno piętro jest? Magazynownia, chodź do mnie. Strefa. Chodź. Jest! Pan wywalał, uważaj! Okej. Musisz zejść, stary, bo padniesz. Leży. Będę leżał. Stary, nie pomogę ci. Okej, spoko. Pierdziele. On go tam podnosi, stary, jak coś. Ale oni się nie zreszpią, stary, ich zon zabije za chwilę. Myślisz? No tak, a ja tu jeszcze... Jednak zbiegł, udało mu się. Ale to tamten, co przeżył od ciebie, nie? Tak, to on, no. On nie ma HP, nie? Leczy się z plaszami jakimiś myszymi. Nice. Dobra. Tego kumpel? Pa! Zdążył się podnieść? Joro! Nice, uważaj. Idź po ten ludzik sobie. Dobrze. Uciek. Wow, jaki spray, nice. Lecę, twarda bania, stary. Musisz się, stary, uleczyć teraz, przeładuj wszystko. Pema nie przeładowanego jak coś. Mam dużo kul. Uciek. No, że on jak takie pipi gra? Ta, będziesz musiał latać tą tyrolką teraz. Nie idź, szkoda. Poczekaj przy ścianie po prostu, ulecz się. Krystian na coacha, widzowie? A jak? On ci tak nie trafi. Prędzej ty go trafisz, niż on ciebie. O, on jeszcze miał impuls. Chciał ci wyrzucić za strefę. Mądrze. Tylko, że dawaj, wykonanie pa. Nie te. Plan był inny. Gościu i do lobby, lecisz jak szef. Nice, no tutaj prawie wyszło. Ej, miał za tą pompę, to mogło zaboleć. Serducho dla widza, gościu. A jak, nice, GG. Jak widzicie, moi drodzy, udało się wygrać mecz. Szkoda, że na końcu się wyłożyłem, no ale niestety nie miałem już amunicji ani w pompie, ani w PM-ie. Na szczęście udało mi się nie stracić naszego legendarnego MK7. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Pixshop po przekozackie koszulki. Wszystkie linki macie w opisie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!